Cześć, z tej strony Gniewko, Bydzia Gra Ramuri oraz blog Gniewomir In. Tym krótkim filmem chcę opowiedzieć Ci w kilku, może w kilkunastu, kilkudziesięciu słowach co nieco o butach marki Vibram, tak zwanych Five Fingersach. Para, którą tutaj Tobie teraz właśnie pokazuję, ma na liczniku około 150 km. Użytkowana głównie wedle swego przeznaczenia, czyli tereny górskie, górzyste, ścieżki, las, trochę kamieni, trochę głazów, sporo błota, mokra nawierzchnia, troszeczkę asfaltu, troszeczkę płyt betonowych. Generalnie większość były to treningi 10-20 km, natomiast na sam koniec poddałem je bardzo solidnemu, mocno wymagającemu testowi. To znaczy wystartowałem w tych butach w zaporowym maratonie. To jest dystans 60 km w okolicach Soliny oraz Myczkowiec, więc naprawdę sporo górskiego tak naprawdę biegania, mnóstwo błota. Dodam, że te zawody w roku 2015 rozgrywane były w okolicach bodajże 20 września. Dobry tydzień przed zawodami naprawdę bardzo lało, szlak był błotnisty, a miejscami trasa przechodziła wręcz, przecinała rzeczki, które po tym okresie obfitych opadów były naprawdę sporymi rzekami i nie sposób było obejść je suchą stopą, nie wiem, skorzystać z jakiejkolwiek kładki mostu, ani przeskoczyć, więc po prostu trzeba było przez tą rzekę przejść. A był nawet jeden taki fragment, gdzie po prostu przez rzekę, jak rzeka płynie w ten sposób, to nie wystarczyło przez nią przejść, trzeba było do niej wejść, biec korytem rzeki jakieś dobre 100-150 metrów i dopiero przejść na drugą stronę, więc tak, w tych butach tego dokonałem. A zaczynam od tego, tak żebyś miała pojęcie, na jaki test, na jaką ekspozycję i na jaki konkretny wycisk te buty zostały przeze mnie narażone. Model Spyridon. Wersja, którą ja tutaj mam, teoretycznie jest to wersja dla kobiet, ponieważ rozmiar 38 na mnie pasował, a tylko rozmiarówka damska takową numerację posiadała. Wersja z rzepem wygląda w ten oto sposób. Jest tutaj pewien rodzaj pętli. To znaczy, im bardziej próbujesz dociągnąć rzep, tym bardziej but będzie przylegał z tyłu zapiętą tutaj na Achillesa. Im bardziej poluźnisz, tym tutaj będzie zapiętek luźny. Tak naprawdę tego tutaj zapiętka, jak widzisz, to naprawdę nie ma, wysoce minimalistyczne obuwie. Zresztą proszę spojrzeć, mogę go tego buta w każdą stronę giąć, wyginać, tłamsić. Zachowuje się dosłownie jak troszeczkę grubsza softshellowa rękawiczka. Niemniej jest to but, który naprawdę bardzo fajnie chroni stopę. Aż byłem zdziwiony, gdy mam tutaj taki fragment, zanim wybiegnę w góry, muszę przebiec troszeczkę takim nieprzyjemnym tłuczniem i praktycznie dużo mniej odczuwam kamienie, niż to jest w butach innych producentów związanych z minimalizmem, jak chociażby topowych modelach Merrella czy minimusach New Balance'a. W ogóle podeszwa to naprawdę miękka guma, która bardzo fajnie trzyma się na skałach. Sprawdzałem ją akurat w warunkach skał chorwackich i rzeczywiście but trzyma, nie ślizga się, a to są takie naprawdę specyficzne, nieprzyjemne skały, po których łatwo można się ześlizgnąć. Miękka, ale zarazem bardzo wytrzymała. Tak jak wspominałem, przy okazji zaporowego maratonu był tam spory, bo myślę w sumie około 10 km odcinek asfaltu i starego bruku. Tak naprawdę nie widać śladów zużycia tego bieżnika. Co więcej, jeżeli chodzi o podeszwę, tutaj wbudowana jest płytka Rockplate, czyli dodatkowa osłona, ochrona łuku stopy, bardzo wrażliwej części. Więc gdyby jakiś tam kamień gdzieś zamarudził i próbował nam się tutaj nieprzyjemnie wbić w łuk stopy, to ta płytka chroni i tak naprawdę ona jest prawie nieodczuwalna, jeżeli wsuniesz stopę do środka. Bazując na moim zaporowym doświadczeniu, gdzie było naprawdę mnóstwo błota, byłem sam zdziwiony, jak dobrze trzymam się podłoża dzięki w tych butach tak naprawdę.
I z tego, co później rozmawiałem z innymi zawodnikami, to też byli zdziwieni, że po prostu ja nie jeżdżę jak na łyżwach, tylko no, dosyć pewnie trzymam się podłoża. W ogóle jakie były moje pierwsze doświadczenia po założeniu tych butów? Jak wiesz, moja przygoda z minimalizmem to mieszanka butów dwupalczastych marki Borturan, sandałów, minimusów, Merelli. Więc byłem bardzo ciekaw, jak moja stopa będzie się zachowywać w tym obuwiu. Wbrew pozorom założenie nie było bardzo jakoś kłopotliwe, już praktycznie za pierwszym podejściem udało mi się wsunąć dosyć sprawnie stopę. W tym modelu jest to bardzo proste i naprawdę nie nastręcza żadnych trudności, co przy porównaniu do modelu Lontra, do takiej zimowej wersji pięciopalczastych butów, tam już jest naprawdę kłopotliwie. Zarówno producent, jak i polski dystrybutor zalecają, aby biegać w tym obuwiu w skarpetkach. Ja próbowałem też na boso i zdecydowanie wolę biegać w palczakach na bosaka. Mówię o porze letniej, ponieważ wtedy jakoś tak mam lepsze czucie tych butów. Inna sprawa, że jeżeli chodzi o buty minimalistyczne, tak również o pięciopalczaste, wybieram buty praktycznie na styk. Lubię po prostu mieć buty dopasowane, tak jak po prostu praktycznie taką chirurgiczną rękawiczkę. Wtedy czuję bardzo precyzyjnie podłoże, czuję się na nim pewniej, dzięki temu lepszą mam stabilność, łatwiej mi nawiązać równowagę i kontakt z podłożem. Pierwsze wrażenie po założeniu tych butów było takie, kurczę, naprawdę one są wymagające i zmuszają do tego, aby naprawdę wznieść technikę o kolejny poziom albo kilka poziomów wyżej. One nie wybaczają błędów, zwłaszcza ta wersja i zwłaszcza jeżeli jesteś bez skarpetek. Co prawda jest tutaj ochrona na palce, tak? Tutaj taki otok, który wychodzi powiedzmy na wysokość paznokci. Natomiast czasem może się zdarzyć tak, że będzie jakiś kamień, coś wyskoczy, jakaś gałąź i przyrżniesz tutaj tą częścią stopy, palca. To może być bolesne. Spyridon to buty, które wymagają dużej dawki uważności, dużej świadomości własnego ciała, otoczenia, a co tak naprawdę przekłada się w końcowym efekcie na poprawną technikę biegu. Czyli przede wszystkim kolana wysoko do góry, lądowanie na śródstopiu. Tutaj nie ma opcji, żebyś próbował lądować na pięcie, ponieważ to od razu poczujesz, będzie boleć. Poza tym ciało w tych butach na to ci nie pozwoli. Spyridony nie są butami wodoodpornymi, to na pewno. O czym przekonałem się, zaliczając setki kałuż po drodze, czy chociażby przeprawiając się przez rzekę. Ale to ma też swoją zaletę. Naprawdę pamiętam swoje zdziwienie, jak po przeprawie przez no, dosyć porywisty nurt rzeki wyszedłem na brzeg. Czułem trochę tej wody oczywiście w cholewce wewnątrz, po czym ta woda wydostała się, no wiadomo, cały czas biegłem, cały czas się przemieszczałem, wydostała się ze środka, a but bardzo szybko wysechł. Po prostu byłem w szoku, więc to naprawdę na duży plus. Poza tym, pomimo tego, że w środku było mokro, była woda, stopa tylko delikatnie zaczęła gdzieś wewnątrz tego buta jeździć. Nie było tutaj takiego problemu, jak to jest czasami w przypadku sandałów biegowych, gdzie wystarczy, że troszeczkę podeszwa pod stopą się zamoczy i po prostu wtedy naprawdę no, stopa lata i trzeba czekać, aż podeszwa wyschnie, żeby na nowo nabrać dobrego połączenia stopy z podeszwą, co jest istotne do tego, aby po prostu bezpiecznie biec. Jeżeli jesteśmy jeszcze przy materiałach, to po prostu tutaj są na wierzchu polewki, z góry, po bokach są dodatkowe tutaj nadruki, które wzmacniają cholewkę, czynią ją bardziej odporną na przetarcia, rozdarcia. I jak widzisz, no ten but naprawdę całkiem nieźle wygląda, tak jak mówię, to jest tutaj dobre 150 km, 150 km, podczas których w ogóle nie zaskałem się z tymi butami, więc one naprawdę są solidnie wykonane, nie ma żadnych tutaj problemów między palcami, tu się nic nie przeciera, nic się nie rozpruwa, więc naprawdę jestem bardzo zadowolony z tego modelu. Ale żeby nie było tak bardzo słodko, to malutka łyżeczka dziegdziu. Patent, o którym wcześniej wspominałem, czyli rzep tutaj dookoła z tyłu za Achillesy. Średnio mi się to podoba z kilku względów, że po włożeniu stopy do środka, czyli po założeniu buta, w moim przypadku no,
ten rzep jest gdzieś tutaj tak naprawdę przy końcu zapięty, więc dość często zdarza się tak, że jakaś gałąź, jakieś zarośla, on się po prostu odczepia, jakby zbyt mała powierzchnia. Po prostu jest on dla mnie jakby w tym rozmiarze za krótki. Plus to, że jak bardziej próbowałbym zaciągnąć, to tym bardziej będę miał ucisk z tyłu na Achillesy, co przy dłuższej aktywności będzie bolesne, co więcej może przysporzyć mi kontuzję. Więc naprawdę, jeżeli chodzi o wersję z velcro, wersję z rzepem, trzeba być bardzo uważnym. Nie mówię, że ona jest zła, ona jest bardzo fajna, tylko trzeba być bardzo uważnym i świadomym tego, jak twoja stopa się w nich czuje. Jeżeli odczuwasz, że tutaj jest troszeczkę zbyt mocno dociągnięte, poluzuj, nie bój się tego, na pewno but ze stopy ci nie spadnie, a ważne, żeby tutaj nie było zbyt dużego ucisku na Achillesy. Podsumowując, zaczniemy od plusów. Bardzo fajny, lekki, minimalistyczny but do biegania naturalnego. Tak naprawdę bardzo niewielka amortyzacja. Tak naprawdę grubość podeszwy w sumie to jest około chyba 6 mm, łącznie tutaj z warstwą tutaj wyściełającą, wedle niektórych informacji. But bardzo wytrzymały, świetny bieżnik, zdecydowanie przeznaczony do biegania w górach, biegania w trudnych warunkach, w błocie, w skałach, po ścieżkach liściastych, suchych, błotnistych. Naprawdę bardzo fajny but terenowy. Dodatkową zaletą jest rock plate, czyli płytka ochraniająca łuk naszej stopy. Wytrzymała cholewka, odporna na przetarcia, otarcia, szybko schnąca. Jeżeli chodzi o minusy, tutaj jak już wcześniej wspominałem, taśma, która tutaj okala Achillesy, czasami bywa po prostu uciążliwa i naprawdę trzeba być bardzo uważnym i ostrożnym, aby zbyt mocno sobie tym rzepem nie zaciągnąć. Druga sprawa to ten rzep po prostu w moim przypadku jest za krótki, więc to powiedzmy minus tego buta. A myślę, że największy mankament pięciu panczaków to po prostu ich cena, bo te buty to rząd wielkości około ponad 600 zł, co czyni ten produkt no, troszeczkę powiedzmy niedostępnym dla szerszego grona odbiorców. Niemniej czasami warto czekać na okazję, bo można kupić je naprawdę w bardzo dobrej cenie. Myślę tutaj nawet minus 30, minus 40%. Generalnie pięciopalczaste buty. Biegam, polecam. Naprawdę dobra inwestycja. Tak jak widzisz, tutaj ze mną są jeszcze pięciopalczaste zimówki, lontra. O nich myślę będzie przy okazji gdzieś tam następna wideo recenzja. Okej, tyle w temacie butów Spiridon, pewnie można byłoby o nich powiedzieć znacznie więcej, ale po co, skoro można przeczytać ile ważą, z czego dokładnie są zrobione, od tego są suche statystyki, ja jestem tutaj od tego, aby powiedzieć ci, co ja czuję podczas biegania, podczas użytkowania tego modelu Five Fingersów. Dzięki wielkie, pamiętaj o tym, aby śledzić uważnie mój kanał, recenzje, nie tylko te biegowe, więc zapraszam serdecznie na gniewomir.in oraz na fanpage Być jak Rara Mori. Trzymaj się ciepło, pozdrawiam, aloha.